kochani, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Welcome, beloved. Dzisiaj w trzecią niedzielę już Adwentu. Today in the third day of third week of Advent. Kiedy rozpoczynamy nasze nabożeństwo poranne w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. We start our morning service in the name of God, the Father, Son and the Holy Spirit. Na początek przeczytajmy krótki fragment z Psalmu 50. Jeśli macie swoje Biblię, zachęcam do tego, żeby je otworzyć. At the beginning, we're going to read from Psalm number 50, and if you have your Bibles, you can open it. Psalm 50, Psalm Asafa. Bóg nad bogami. Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. Z Syjonu, doskonałego piękna, zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. The Mighty One, God the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun and its setting. Out of Zion, the perfection and beauty, God shines forth. Our God comes, he does not keep silence. Before him is a devouring fire, around him a mighty tempest. He calls the heavens above and the earth, that he may judge his people. Kochani, w tym tygodniu spotkałem się z taką myślą, że dla nas jako dla stworzenia Boga, This week I read a thought for us as the creation of God. Nie ma czegoś takiego jak bezinteresowne uwielbienie. Nie ma czegoś takiego jak przychodzenie do kościoła, pomijając swoje własne potrzeby. We don't come to church apart from our own needs. Oczywiście mówi się o tym, że w naszym uwielbieniu, nabożeństwie, tak my często o tym powtarzamy, przypominamy, nie chodzi o nas. And the meaning of that is that in our worship we always remind us about it, that in our worship it's not about us. Być może nawet często tak mówimy, tak, że przychodzimy tutaj po to, żeby oddawać chwałę Bogu, nawet nie oczekując niczego w zamian. Often we say that we come here to worship God, not expecting anything in return. No i właśnie, w tym tygodniu spotkałem się z taką myślą, która zaprzecza temu i mówi, że nie ma czegoś takiego jak bezinteresowne uwielbienie, bo przychodzisz do kościoła dlatego, że chcąc, nie chcąc, zawsze jest coś, czego oczekujesz, jakichś benefitów, jakichś takich dobrodziejstw dla siebie. This week I've actually met a thought that says that that's not true. You always come to worship and you always expect some benefits. You always have an interest. Bo jeśli w Biblii nie ma takich przykładów, kiedy ktoś zbliża się do Boga, there are no examples in the Bible when someone comes closer to God. Jako samoistna istota, istota niezależna od Boga. As an independent being, being that does not depend on God. My jesteśmy stworzeniem, które zależy, jest bardzo zależne od Boga. We are the creation that depends on God. I z tego powodu właśnie spotykając się z Bogiem podczas nabożeństwa, and for that reason, when we meet with God during the service, do pewnego stopnia jesteśmy takimi biernymi, pasywnymi odbiorcami tych jego darów i dobrodziejstw, które on zsyła. We become passive receivers of his gifts that he sent to us. No bo jednak, umówmy się, tak? Modlimy się, przedstawiamy jemu naszą listę potrzeb. So let's be honest, when we pray, we present to God our list of needs. Więc nie możemy udawać, że od Boga niczego nie potrzebujemy. We cannot pretend that we do not need anything from God. Bo przecież potrzebujemy jego działania, jego darów. Because we need his work in our life and his gifts from him. Dlatego nasze nabożeństwo powinno rozpocząć się od takiego gestu uniżenia się przed Bogiem. That's why our service we should start with humbling ourselves before God. Od naszego wyznania grzechów, od wyznania tego, że zawiniliśmy. With our confession of our sins that we are guilty. Postąpiliśmy źle. We did something wrong. Wobec Boga i wobec bliźniego. Towards God and towards our neighbor. Za co możemy szczerze dzisiaj Boga przeprosić w naszym wyznaniu grzechów? And so we can ask for forgiveness sincerely while we repent. Do czego was wszystkich teraz zapraszam. Powstańmy proszę. So let's stand up. I najpierw w chwili ciszy, a później tą modlitwą spowiednią z waszych programów. In a moment of silence and later we will use the prayer that is in your programs. Let's pray. Módlmy się.
Wyznajmy nasze grzechy. Let's confess our sins. Wieczny i miłosierny Boże, ukochałeś nas miłością ponad nasze zrozumienie. Umieściłeś nas na ścieżkach sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Jednak my zeszliśmy z Twoich dróg, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie myślą, słowem i czynem, przez to, co zrobiliśmy i co zaniedbaliśmy. Kiedy wspominamy hojny dar Twojej łaski, którego symbolem jest chrzest, o Boże, chwalimy Cię i składamy Ci dziękczynienie, że znowu nam przebaczasz. Modlimy się, abyś udzielił nam łaski umierania dla grzechu każdego dnia i każdego dnia powstawania do nowego życia w Chrystusie, który żyje i króluje z Tobą i w którego potężnym imieniu modlimy się. Amen. Księdze proroka Jeremiasza, Pan ogłasza wspaniałą wieść dla Jego ludu, który szczerze pokutuje. On mówi, przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. All those who sincerely repented, the Lord uses his words from Jeremiah and he declares, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. W odpowiedzi na co możemy tylko naszemu wszechmogącemu Stwórcy dziękować i zaśpiewajmy wdzięcznie pieśń Adwentu idzie nowy czas. Akurat tylko po polsku mamy. As the response to that, we are going to have a song which is only in Polish. Ale która mówi o tym, że wkroczyliśmy w taki piękny czas oczekiwania, w szczególny czas roku kościelnego, kiedy przygotowujemy nasze serca do świętowania narodzenia. But the song that says that we have entered the time of expecting Jesus.
Ta wielka proklamacja, którą tak często słyszymy w trakcie Adwentu, że Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. The great declaration that we hear during the Advent time, the Word became flesh and dwelt among us. Przypomina nam o tym, że Bóg, Stwórca świata, Wszechmocny Bóg, reminds us that God, the Creator, the Almighty Creator of the world, wszedł do naszej ludzkiej historii tutaj na ziemi. Came into our human history on this earth. Poprzez wcielenie swojego Syna. Through the incarnation of his son. I ten okres Adwentu, ten czas oczekiwania jest właśnie wyznaczony specjalnie po to, żeby rozwijać naszą świadomość tego Bożego działania. And the time of Advent is actually set apart to get to know God better. I szczególnie to Boże działanie w przeszłości, w teraźniejszości i w nadchodzącej przyszłości. To get to know his works in the past, in the present and in the coming future. W Adwencie słyszymy proroctwa o nadejściu Mesjasza. During Advent we hear the prophecies about the coming Messiah. Są one również skierowane do nas, do ludzi oczekujących na powtórne przyjście. They're also directed to us, to people who are expecting the second coming. I w Adwencie wzrasta właśnie to nasze oczekiwanie na to ostateczne wypełnienie się obietnic Starego Testamentu. We're expecting even more during Advent the promises and prophecies of the Old Testament to be fulfilled. Tak? Kiedy wilk będzie leżał obok jagnięcia. When the bull is going to lie beside the lamb. Śmierć zostanie ostatecznie pokonana. Death is going to lose finally and completely. I każda łza będzie otarta. And every tear will be wiped away. Advent podkreśla dla nas tą historię Bożego odkupienia i to, że to był plan, piękny plan. Advent highlights the history of God's redemption and that it was the beautiful plan of God. Więc przeczytajmy kilka fragmentów ze Starego Testamentu, które przypominają nam o tym nadchodzącym świetle. So let's read a few passages from the Old Testament that remind us about the coming of the light. I zapalmy kolejną świecę w naszym wieńcu adwentowym. And we will light the next candle in our wreath. Te czytania możecie śledzić w swoich programach i też są w części, gdzie odpowiadamy wspólnie. Jezus znowu powiedział do nich: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Zapalamy te świece jak znak nadchodzącego światła Chrystusa. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. Powiodę ślepych drogą, której nie znali. Poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli. Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a miejsca nierówne w równinę. To są rzeczy, które dla nich uczynię, a nie opuszczę ich. I powiedział: to za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanowię cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Przyjdź, Panie Jezu, nasza światłość i nasze zbawienie. Chodźmy w światłości Pana. Kochani, pozostańcie proszę w takiej pozycji stojącej, w jakiej jesteście. Wysłuchajmy Słowa Bożego, dwóch lekcji. Beloved, please remain standing. We're going to listen to the Word of God. Two passages. I jak zawsze zachęcam do otwierania tych fragmentów w waszych Bibliach, telefonach. And as always, you can open those passages in your Bibles, in your phones, and follow. Czytanie z Księgi Psalmów, Psalm 80. Posłuchaj, pasterzu Izraela, ty, który prowadzisz Józefa jak stado owiec, ty, który zasiadasz między cherubinami, zabłyśnij. Przed Efraimem, Benjaminem i Manassesem wzbudź swoją moc i przyjdź nas zbawić. Boże, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni. Panie Boże zastępów, jak długo będziesz się gniewał na modlitwę swojego ludu? Nakarmiłeś ich chlebem płaczu i napoiłeś ich łzami nad miarę. Zrobiłeś z nas przedmiot sporu dla naszych sąsiadów, a nasi wrogowie śmieją się z nas. Boże zastępów, odnów nas. Rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni.
Ty przeniosłeś winorośl z Egiptu. Wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce i sprawiłeś, że zapuściła korzenie i napełniła ziemię. Góry okryły się jej cieniem, a gałęzie były jak najwyższe cedry. Wypuściła swe latorośle aż do morza i swoje pędy aż do rzeki. Dlaczego więc zburzyłeś jej ogrodzenie, tak że obrywają ją wszyscy, którzy przechodzą drogą? Niszczy ją dzik leśny, a zwierzę polne pożerają. O Boże zastępów, proszę, powróć, spójrz z nieba i zobacz, nawiedź te winorośl, te winnice, którą zasadziła twoja prawica i latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Spalona jest ogniem i wycięta, giną od zgromienia twojego oblicza. Niech twoja ręka będzie nad mężem twojej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś dla siebie. A my nie odstąpimy od ciebie. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywać twego imienia. Panie Boże zastępów, odnów nas. Rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pytanie drugie jest Ewangelii według świętego Marka, wersety od 35 do 45. Wtedy podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, żebyś zrobił dla nas to, o co cię poprosimy. A on ich zapytał: Co chcecie, żebym dla was zrobił? Odpowiedzieli mu: Spraw, abyśmy siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej stronie w twoich chwale. Lecz Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, i być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę? Odpowiedzieli mu: Możemy. A Jezus im powiedział: Istotnie, kielich, który ja piję, będziecie pić, i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni. Nie do mnie jednak należy danie miejsca po mojej prawej albo lewej stronie, ale będzie dane tym, którym zostało przygotowane. A gdy 10 to usłyszało, zaczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swą władzę. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kochani, zanim przejdziemy do kazania i zaczniemy rozważać słowo Boże, pochylmy nasze głowy do krótkiej modlitwy. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za to, że się w nim objawiłeś. Dziękujemy Ci za to, że przemawiasz do nas przez nie i za to, że dzięki niemu możemy wiedzieć więcej o Tobie, możemy rozumieć też lepiej, kim my jesteśmy jako ludzie. I prosimy Cię, Panie, o to, żebyś teraz otworzył nasze serca, nasze uszy na słuchanie Twojego słowa i żeby Twoja Ewangelia i Twoje słowo przemieniało nasze serca i nasze życie. Modlimy się o to w imieniu naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, mam przywilej przedstawić Wam po raz pierwszy w naszej parafii gościa, Adam Grabowicz. Adam przyjechał z... Można usiąść. Adam przyjechał z Warszawy wraz z żoną. Paweł, możesz przetłumaczyć, proszę? Kilka słów, dosłownie. Adam Grabowicz, starszy zarządzający z parafii Odkupiciela w Warszawie. This is Adam Grabowicz, an elder in our church in Warsaw, in the Redeemer Church. Adam przyjechał ze swoją żoną Martą i synkiem Justyn. Mam nadzieję, że uda wam się ich poznać po nabożeństwie. Adam is visiting with his wife Marta and son Józek. Tak, bardzo się cieszymy, że możecie być z nami dzisiaj. We are very happy to have you here. No i zapraszamy. And welcome. Witam raz jeszcze, bardzo mi miło być tutaj wśród was. Greetings once again, it's a pleasure to be here among you. Bardzo dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. And once again, thank you very much for inviting us.
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Christmas is approaching rapidly. Dziś jest już trzecia niedziela Adwentu, którą powszechnie też nazywamy Niedzielą Radości. We are already in the third Sunday of Advent, which is commonly called as the Sunday of Joy. Dzisiejsze czytanie, które mieliśmy, dotyczyły jednak nie tak radosnego wydarzenia z historii Izraela. But today's readings that we had a chance to go through were actually about not so joyful period in Israel's history. Mam nadzieję, że to kazanie jednak pokaże nam w tym fragmencie właśnie tą radość oczekiwania na odnowienie, które mamy w Jezusie Chrystusie. But I hope that through this sermon we will be able to see this joy of expecting Jesus that we have in Him. To jest pewne wyzwanie do przygotowania, do odnowienia się. This is a call to transformation and a call to preparation. Jest to część oczywiście przesłania także Ewangelii. And it's of course part of the gospel message. Ostatnio, jakiś czas temu, przeprowadziliśmy likwidację mieszkania w Warszawie. Likwidację w sensie... wynoszenie mebli. Okay. Recently we had an opportunity in Warsaw to move out of a place. I ogłosiliśmy, że rozdamy nasze stare meble w internecie. From an apartment. And we announced that we will just give away our old furniture online. Nie wierzyliśmy, że ktokolwiek się po nie zgłosi, bo to były naprawdę stare meble zniszczone. We didn't believe that anybody would even want to take them because they were old and worn out pieces of furniture. Jednak przyszło bardzo wielu chętnych. But there were quite a few people willing to take them. I to jest, myślę, też lekcja z tego dzisiejszego fragmentu. Coś, co dla nas wyglądało na bezwartościowe, dla Boga, dla innych może mieć wielką wartość. I think we learned a similar lesson that we can draw from today's text, that something that maybe from the first sight looked as useless and worthless for God was actually of high value. Ten psalm, który dzisiaj czytaliśmy wspólnie, the psalm we just read, on był najprawdopodobniej napisany przed tragicznym wydarzeniem dla Izraela albo tuż po nim. Was most likely written just before a tragic event for Israel or maybe immediately after. Około 700 roku przed Chrystusem przyszła z rąk Asyryjczyków zagłada na Izrael. In a year around year 700 before Christ, Israel was conquered by Assyrians. I lud Boży znajduje się w tragicznej sytuacji i uświadamia sobie, że potrzebuje interwencji z góry. God's people are in a tragic state and they realize that they need a divine intervention. Oni wcześniej unieśli się w swojej pysze, nie potrzebowali Boga. In the past they've been very prideful and they didn't need God. Ale teraz rozumieją, że bez Boga nie ma żadnego ratunku. But now they understand that without Him there is no hope for them. I to jest pierwsza myśl, na której chciałbym, żebyśmy się dziś skupili. And this is the first thought that I would like for us to focus on today. To jest: Bóg jest odnowicielem, który wysłuchuje modlitwy i wzywa, aby do Niego przyjść. God is the Redeemer who listens to our prayers and invites us to come to Him. Kiedy zgrzeszymy, naturalnie chcemy raczej uciec przed Bogiem. Nie chcemy się pokazywać w Jego obecności. When we sin, we naturally want to run away from God's face and we don't want to be seen by Him. Już Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli w ogrodzie Eden, ukryli się przed Bogiem. Isn't that what exactly Adam and Eve did in the Garden of Eden? When they sinned, they hid from God. I to jest w pewnym sensie też kłamstwo szatana, który chce nam pokazać. Jesteś grzeszny, jesteś do niczego, Bóg już na pewno cię nie odnowi. In some sense this is also the a lie that Satan enforces so much by saying you're useless, you're so sinful, there's no way of redeeming you. A może wręcz odwrotnie, może to my jesteśmy na Boga źli. Or maybe it goes the other way around, maybe it's us who are angry at God.
za naszą sytuację, za to, że nie wszystko nam się udaje. For the situation that he puts us in, for the fact that not everything, we don't succeed in everything. Może dlatego nie chcemy się do niego zwracać, bo jesteśmy na niego zagniewani. Maybe that's why we sometimes don't want to come to him, because we are angry with him. I w tym tekście widzimy, jak lud Boży przełamuje te naturalne tendencje, niezależnie czy to jest kwestia poczucia braku wartości, czy jakiegoś zagniewania na Boga. And in this text we see how people go beyond that, how they kind of cross this barrier, whether they are angry with God or not. Lud Boży kolektywnie, wspólnie zwraca się do Boga z prośbą o ratunek. The people of God collectively come to him for rescue. Przyjdźmy więc także i my z naszymi problemami i słabościami. That's what we should do. We should come to him with our issues and our weaknesses. Dlaczego jednak powinniśmy do Boga przychodzić? Why should we be coming to God? Psalm ten pokazuje kilka cech, kilka Bożych atrybutów. This psalm shows us a few of God's attributes. I one zachęcają nas właśnie do zaufania mu. That encourage us to trust him. Po pierwsze, w pierwszym wersecie, który czytaliśmy, Bóg jest pasterzem. First of all, in verse 1 we read that God is a shepherd. Myślę, że wielu z nas, może wszyscy, znamy Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Most of us probably are familiar with Psalm 23. The Lord is my shepherd. I Pan był pasterzem dla ludu Bożego od zarania dziejów. And the Lord was the shepherd of his people from the beginning of times. Kiedy Jakub w Starym Testamencie był u schyłku swojego życia, powiedział do swojego syna Józefa, when Jacob in the Old Testament was of old age, he said to his son Joseph, Bóg był moim pasterzem od początku aż do dziś. God was my shepherd from the beginning until now. I on jest właśnie tym, który wiedzie nas przez całe życie. And he's the one who's leading and guiding us throughout our whole lives. Ale może myślimy, że Bóg faktycznie jest tym dobrym pasterzem, ale nie jest, albo wyobrażamy go sobie jako słabego, słabeusza, takiego pastuszka, który nie jest w stanie nic osiągnąć. Maybe you see God as a shepherd, that shepherd who is who's weak, who cannot stand up for himself. I tutaj ten psalm od razu nam wyjaśnia. Ten pasterz jest jednocześnie tym, który zasiada między cherubinami. But this psalm, it actually clears it out for us, because it says that the very same shepherd is also the one who's enthroned upon the cherubim. To nie jest pastuszek pełen dobrych chęci, który jest bardzo słaby. It's not a kind and meek and weak shepherd. Ten dobry pasterz to sam Bóg odwieczny i Bóg wszechmocny. This shepherd is God himself, the Almighty God. Ten psalm zawiera też, jak zwrócicie uwagę, pewien taki refren. The psalm also, maybe you've noticed, contains a chorus. Jest on w wersecie trzecim. And this is verse 3. Siódmym i dziewiętnastym. And then it's repeated again in verse 7 and then again in verse 11. 19. Ten i z czym nam się kojarzą te słowa: Boże, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze. I don't know what these words what you associate with these words. Restore us, O God, and let your face shine. Jest to część błogosławieństwa, które w Starym Testamencie Izraelici otrzymywali od kapłanów. This is part of the old priestly blessing that Israel, people of Israel would have received in the Old Testament times. I oni teraz wszyscy zwracają się do Boga, aby on rzeczywiście rozjaśnił nad nimi swoje oblicze. And they are now calling to God, asking him to shine his face upon them. Wszyscy teraz w jakimś sensie jesteśmy dotknięci epidemią. In some way all of us are all affected by the pandemic. Powinniśmy nosić maseczki. We have to wear masks. Nie możemy się za bardzo spotykać w za dużym towarzystwie. We can't meet in groups that are too big. Wkrada się depresja i smutek. Depression and sadness my
come in. Więc niech ten psalm będzie takim odnowieniem naszych smutnych, może depresyjnych serc, rozpromienienie naszych żyć. May this psalm be a restoration for our potentially sad and depressed lives. Lud Boży w tym psalmie doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ich życie, ich pomyślność wisi na włosku i wzywają Boga, prosząc Go o odnowienie. God's people at this stage realize that their lives hanging on a thread and they are asking, they're begging God for restoration. Izrael nazywa się w tym liście, czy w tym psalmie, krzewem winnym. Israel is in this passage is called a vine. Czyli jest to motyw Izraela jako krzewu winnego, bardzo znany w Starym Testamencie. And this idea of a vine branch is well known in the Old Testament. Izraelici wspominają tutaj w tym fragmencie Boże działanie z przeszłości. And Israelites are reflecting upon God's acts in their life from the past. Wskazują, jak Bóg wywiódł ich z Egiptu. And they point back to the time when God led them out of Egypt. Jak wygnał narody z ziemi obiecanej po to, żeby zrobić dla nich miejsce. And how he drove out peoples, nations, just to make room for them. Więc Bóg jest niczym taki ogrodnik w winnicy. So God here is almost like a gardener in this vineyard, który robi miejsce dla swojego krzewu winnego. That makes room for his vine branches. Tak, aby krzew winny mógł w spokoju rosnąć i wydawać owoc. So that it could easily grow and bear fruit. Niestety, przez grzech Izrael został pozbawiony tych łask. Unfortunately, because of Israel's sin, it's now lacking this grace of God. Czytamy w dalszym fragmencie, że to Pan Bóg zburzył ogrodzenie winnicy, tak, że obrywają je wszyscy, którzy przychodzą drogą. Werset 12. That's why further in verse 12 we read that he has broken down its walls so that all who pass along the way could pluck its fruit. Więc myślę, że żebyśmy tą radość świąt mogli przeżyć w pełni, so for us to experience the fullness of these holidays, powinniśmy zdać sobie sprawę z konsekwencji naszego grzechu. We should realize the consequences of our sin. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że to nie tylko grzech, który możemy wyznać. We should realize that it's not just something you can easily confess, ale też w pewnym sensie musimy zdać sobie sprawę, że ten grzech ma pewne konsekwencje, które być może nie zmienią się w tym życiu. We should realize that sin will also have certain consequences that perhaps will not change and will not go away in this life. Izraelici zgrzeszyli przeciwko Bogu, wprowadzili nowe bożki do świątyni. The Israelites sinned against God, they brought in new idols into the temple. I przez to ponoszą zasłużoną karę. And because of that they received the punishment they deserved. Natomiast ta konsekwencja jest pewną rzeczą, której nie mogą uniknąć. Oni już wiedzą, że to się stanie tak czy inaczej. But these consequences are something that they cannot avoid. It's coming whether they want it or not. Natomiast nawracają się do Boga i proszą Go o odnowienie, aby w przyszłości Bóg był dla nich błogosławieństwem. But they do turn to God and they do ask for His restoration, pleading God to become their blessing. Możemy zadać sobie pytanie, jak cały Stary Testament zapowiada Chrystusa, gdzie w tym fragmencie jest Jezus Chrystus? It's worth asking ourselves the question, just like we always do with Old Testament passages, where is Jesus in this text? Może nie widać go tak na pierwszy rzut oka. Maybe he's not obvious, just, you know, immediately. Ale czy Pan Jezus sam nie nazywa się krzewem winnym? But isn't Lord Jesus himself called the vine? Czy Pan Jezus nie nazywa sam siebie Synem Człowieczym? Isn't he called the Son of Man? Tutaj, w tym fragmencie konkretnym, w wersecie 17, jest mowa o Synu Człowieczym i Izraelici odnoszą to do siebie.
Here in verse 17, we read about Son of Man and the Israelites. Think this refers to them. Do nich jako do narodu wybranego. As to the chosen people. Natomiast postać Syna Człowieczego zapowiada właśnie Jezusa Chrystusa. But this person of Son of Man in the text, it actually it predicts or heralds the person of Jesus Christ. Czytaliśmy też z Ewangelii Marka fragmenty, o których właśnie Pan Jezus mówi o sobie, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. To jest w Ewangelii Marka, rozdział 10, werset 45. And in Mark 10:45 we read where Jesus says that the Son of Man came not to be served but to serve and to lay his down as a ransom for many. Cała symbolika tego fragmentu w tym ostatnim fragmencie Psalmu 80 przenosi więc swoje skupienie z Boga Ojca Izraela Syna na Syna Człowieczego. So this whole symbolism at the end of Psalm 80 transfers its focus from God the Father to the Son of Man, to God the Son, który stoi po prawicy Boga, who is standing at the right hand of God. Więc Jezus Chrystus jest tym dobrym pasterzem, o którym dzisiaj czytaliśmy. Jesus Christ is this good shepherd that we read about today. Jest krzewem winnym. He is this vine. Jest Synem. And He is the Son. Jest prawdziwym Izraelem, możemy powiedzieć dzisiaj. Today we can easily say that he is the true Israel. Tym Izraelem, którym Bóg znalazł swoje upodobanie. The Israel in whom God pleased. Jest prawdziwym krzewem winnym, w którym jedynie możemy wydać prawdziwy owoc. He is the true vine in which we can bear the true fruit. Jest dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce. He is a good shepherd that lays his life down for his sheep. Już za niedługi czas będziemy świętować ten moment, w którym Pan Jezus przyszedł jako człowiek. Very soon we will be celebrating this time, this holiday, when we celebrate the fact that God came, Jesus came as man. Zapowiedziany już przez Jana Chrzciciela. Who was announced by John the Baptist. Więc zwracajmy się do Boga, prosząc Go o wybawienie. So let us call to God, cry to God, asking Him for rescue. Wyznajmy Mu swój grzech. Confessing to Him our sin. Bądźmy świadomi konsekwencji tego grzechu. Being conscious of the consequences of that sin. Ale przede wszystkim przylgnijmy dzisiaj do prawdziwego Syna Człowieczego. But first of all, let's run to this true Son of Man, który narodził się z Maryi Dziewicy, who was born of Virgin Mary, dla naszego zbawienia, for our salvation, i który przyjdzie w chwale, and who will be returning in glory. Amen. Pomódlmy się. Let's pray. Kochany Ojcze, dear Father, dziękujemy Ci, że możemy być Twoimi dziećmi. We thank you for the fact that we can be your children. Możemy zwracać się do Ciebie jako do Ojca. We can turn to you as to our Father. Dziękujemy Ci, że w Chrystusie Twoje oblicze jaśnieje nad nami. And we thank you that thanks to Christ your face is shining upon us. I prosimy Cię, wybacz nam nasze grzechy. And we ask you to forgive our sins. I daj nam radość z Twojego przebaczenia. And to give us joy of your forgiveness. W imieniu Jezusa. I pray about this in the name of Jesus. Amen. Jakiś czas temu zaczęliśmy przypominać sobie, po co wyznajemy wiarę słowami kredo apostolskiego. Some time ago we started to remind ourselves why do we confess our faith with Apostles' Creed. I wróciliśmy do takich krótkich lekcji z katechizmu heidelberskiego w trakcie nabożeństw.
We came back to a short question and answers from a Heidelberg Catechism. Więc dzisiaj przeczytamy kolejne z takich pytań. Today we're going to have another, the following question from the list. Dotyczących właśnie wyznania apostolskiego. Which actually concerns the confession of Christ. Ostatnio, jeśli pamiętacie, czytaliśmy o tym, że w wyznaniu apostolskim wyróżniamy takie trzy części. We just read last time that there are three parts in Apostles' Creed. Tak, i mówiliśmy o tym, że ta pierwsza część dotyczy Boga Ojca, druga Boga Syna i trzecia Boga Ducha Świętego. We talked how the first part is dedicated to God the Father, the second is God the Son, and the third one is to God the Holy Spirit. A jeśli pod trochę innym kątem jeszcze popatrzymy, to dowiemy się, zobaczymy, że ta pierwsza część dotyczy stworzenia. And if we look even deeper, then we would see that the first part concerns the creation. Ta druga część dotyczy naszego odkupienia. The second part is about our redemption. I trzecia część dotyczy naszego uświęcenia. And the third part concerns our sanctification. Więc dzisiaj katechizm zadaje w 25 pytaniu kolejne pytanie, kolejne zadanie dla nas. Today the catechism asks us another question. Jeśli Bóg jest jeden, if there is only one divine being, dlaczego wymienione są trzy osoby? Ojciec, Syn i Duch Święty. Why do you speak of three? Father, Son and the Holy Spirit. I odpowiedź brzmi tak. Bo w taki właśnie sposób Bóg nam się objawił w swoim słowie. Jedyny, prawdziwy, wieczny Bóg w trzech osobach. The answer is, because that is how God has revealed himself in his word. There are three distinct persons, one and one true eternal God. Nie wnikam. Więc jedyny, prawdziwy, wieczny Bóg w trzech osobach. W ten sposób właśnie Bóg nam się objawia w swoim słowie. One true eternal God, and this is how God reveals himself to us in his word. W pewnym sensie można by powiedzieć, dlaczego można by zinterpretować te słowa i sporo osób, którym nie są zadowolone z takiej odpowiedzi, tak? You could interpret these words in another way. There are many people who are not happy with this answer. Odpowiedź nie jest wyczerpująca. Dlaczego mamy te trzy osoby? No bo Bóg tak mówi. Why do we have three tak mówi. Persons? Well, because the Bible says so. Tak. Ale to jest głębsze niż się wydaje na pierwszy rzut. But the answer is a lot deeper than it appears at the first sight. Bo na takie zarzuty powinniśmy pamiętać, jak odpowiadać właśnie na takie zarzuty. Co to za odpowiedź, bo tak jest napisane w Biblii. Because we do have to remember how to respond to the claim, what kind of question it is, the response. Świat drwiący, który się śmieje z chrześcijan i który odrzuca istnienie Boga. The world that loves Christians and denies the existence of God. Często zapomina, że Bóg, który wszystko stworzył, w którego wierzymy. Often forgets that God is the one who created everything and we believe in him. Wszechmogący Bóg. He is Almighty God. Może wszystko. He can do anything. Może też mówić. He can also speak. I może przekazywać pewne informacje i rzeczy nam, swojemu stworzeniu. And he can also pass on some information to us, his creation. I w pewien sposób on się nam objawia. And in a certain way he reveals himself to us. I będąc suwerennym, wszechmogącym Bogiem, postanowił zrobić to poprzez swoje słowo. And by being sovereign, almighty God, he decided to do it through his word. Więc wierzymy w trójjedynego Boga, ponieważ rzeczywiście Bóg w taki sposób nam się objawia. So we believe in triune God because actually that is how God has revealed himself. Widzimy sporo tekstów w Piśmie Świętym, które potwierdzają to, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. We see many passages in the Holy Scripture that confirms that God is one, but dobrze. He is three persons. Troszkę rozgadałem dłużej może niż planowałem. Powstańmy proszę w waszych śpiewnikach. Na początku jest credo. Let's stand up. And in your folders at the beginning you can find Apostles' Creed. I wspólnie z Kościołem powszechnym wyznajmy naszą wiarę. And all together with the Universal Church, let's confess our faith. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Śpiewajmy piękną pieśń adwentową o przyjdź Emmanuel. Sing a beautiful Advent song, O come, come Emmanuel. Do którego was wszystkich zachęcam, można przychodzić w czwartek. Which you can all join on Thursdays. Przeczytaliśmy bardzo ciekawą myśl w tym komentarzu. Mamy taki podręcznik, który tam sobie czytamy, są takie krótkie rozdziały co tydzień. We've read an interesting thought in the study guide. I autor tego komentarza, który wspólnie czytamy, powiedział coś takiego o modlitwie. And the author of the commentary which we have read said something about prayer. Czy nie powinniśmy wstrzymywać oddech na samą myśl, że Bóg, który mieszka na wysokościach, should we not hold our breath even just for a thought that God who lives on high stępuje
I skakuje na ziemię i skłania swoje ucho. Comes down on earth and he hears with his ear. Aby wysłuchać słów człowieka. The words of a human being. Ukształtowanego z prochu. Created by from the dust. Z prochu ziemi. From the dust of the earth. W Psalmie 91, w 15 wersecie czytamy takie słowa. In Psalm 91, verse 15, we read the following words. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. When he calls to me, I will answer him, and I will be with him in trouble, and I will rescue him from the hour from horror. I to jest piękna obietnica, że kiedy będziemy wzywać do Boga, Bóg nas wysłucha. And this is the beautiful promise, when we are going to call on the name of God, he will listen to us. Czy jest większy albo lepszy Bóg od tego, który stworzył wszystko, a jednak skłania swoje ucho do swojego stworzenia? Is there greater and better God than the one who created everything and yet listens to his creation? Pomódlmy się, wzywajmy do takiego Boga, do wszechmogącego Boga. Teraz wszyscy wspólnie w naszych cichych modlitwach, ale potem także wspólnie modląc się modlitwą pańską. In our silent prayers, let's call on such God, and later together we will use the prayer. Kilka rzeczy, o które chcemy się modlić jako zbór, mamy zapisane w naszych programach, ale są też rzeczy na pewno, które Bóg kładzie nam na serce, które być może są dla nas jakimś ciężarem, czy jakieś tam zmartwienia, czy problemy. There are a few things we want to pray about as the church, and you have those in your programs, but there are for sure there are some things that God lays on your heart particularly. I to jest dobry czas na to. Some worries you might have, and this is the good time to talk about them. Módlmy się też o to, żeby ten czas, te ostatnie już dni przed świętami, żeby to był czas rzeczywiście takiego jeszcze duchowego przygotowania do świąt. Let's also pray for these last days before the holidays, before the celebration of Christmas. Let's hope that it would be the time of preparation. Ten czas bardzo łatwo się wypełnia. Sam widzę po naszym rozkładzie jazdy, jak dużo się dzieje przed świętami. And the spiritual preparation, because I see even on my own schedule how busy it is. Więc bardzo łatwo jest zgubić to, co najważniejsze w grudniu. And it's very easy to lose something that is most important in December. Dobrze, módlmy się. Let's pray.
Boże i Panie, Stwórco wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne. Niech będzie imię Twoje chwalone i błogosławione za Jezusa Chrystusa, przez którego objawiłeś miłość swoją i obdarowałeś nas zbawieniem wiecznym. Słuchających Ewangelii budzisz przez Ducha Świętego wiarę w Chrystusa, w którym zamieszkała pełnia boskości. Zachowaj nas w tej wierze i prowadź przez życie. Obdarz darami zbawienia i żywota wiecznego. Prosimy Cię, nie dopuść, aby kiedykolwiek upadła nasza wiara, abyśmy zwątpili w posłannictwo Syna Twojego. Pragniemy służyć Jemu i składać świadectwo naszej wiary, przynosząc owoce wielbiące imię Twoje. Dopomóż nam dostrzec znaki obecności Twojej i zbawczego działania. Otwórz serca nasze na dary Słowa Twojego i sakramenty święte, przez które dajesz poznanie dobroci Twojej i umacniasz nas w wierze, nadziei i miłości. Szczególnie w tym czasie Adwentu rozbudź w nas ducha wiary i braterskiej miłości, abyśmy w dniu przyjścia Pana naszego znalezieni zostali jako wierni szafarze i słudzy oczekujący swojego Pana. Boże, spraw w łasce swojej, aby na całej ziemi Kościół był światłością dla ludzi pogrążonych w mrokach grzechu, w mrokach niewiary i egoizmu, i aby był społecznością oczekującą wypełnienia czasu chwalebnego przyjścia Twojego Syna i nastania wiecznej szczęśliwości. Na dzień ten oczekujemy i wraz z całym Kościołem wołamy: przyjdź rychło, Panie. Boże łaskawy, racz nas wysłuchać przez tego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który tak uczył nas się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Twoje jest królestwo, potęga i chwała, na wieki wieków. Amen. Kochani, powstańmy, proszę, zaśpiewajmy ostatnią pieśń Narodzenia czas. Beloved, we're going to stand up and sing the last song, the first Noel. Yeah.
kilka ogłoszeń, zanim się rozejdziemy. Możecie usiąść na chwilę. Please take your seats. A few announcements before we leave. To będzie dosłownie chwila, bo w sumie nie mamy tak dużo tych ogłoszeń. Don't have many of them this week. Dobrze. Zacznę może od prostszych rzeczy. Przy wyjściu są najnowsze Augustinusy. At the exit, niedawno. You will be able to get the new magazines, Augustinus. Polecam lekturę. Można wziąć kilka sztuk, jeśli macie kogoś, kto mógłby skorzystać. Encourage to take a few if you have someone who would use them. I teraz tak, odnośnie tego tygodnia są zmiany. Prawie jeśli chodzi o każde wydarzenie, są jakieś zmiany. Oprócz nabożeństwa za tydzień oczywiście. Next week nothing is going to change, but there are changes in what's happening during the week. W czwartek wyjątkowo mamy tylko studium biblijne. This Thursday, uniquely, we're going to have only Bible study. I zaczniemy godzinę wcześniej, bo nie ma studium katechizmu. Zaczniemy o godzinie 18. We're going to start an hour before, because we don't have the catechism study, we're going to start at 6 p.m. Też częściowo po to, żeby wcześniej skończyć. Also partially to finish later. I potem earlier. Wyruszyć na rynek, na jarmark bożonarodzeniowy, żeby jeszcze trochę czasu spędzić razem tak świątecznie. And then the plan is to go to the main square and spend some time at the Christmas market. W sobotę, my tak z rozpędu napisaliśmy, że spotkanie dla kobiet o 11 jest tutaj w kancelarii. As you can see, on Saturday we said that the women's meeting is going to take place here in Smolty. Ale odbędzie się ono u nas w domu. However, it's going to take place at Sashko's and Anya's house. Więc zapraszamy wszystkie panie. So, all the women, you're welcome. Niezależnie od tego, w jakim języku mówisz. Doesn't matter which language you speak. Jeśli wszystko będzie ok, to za tydzień zapraszamy na nabożeństwo z Komunią Świętą. All, if all going to be well, in a week time we're going to have service with the communion. Pastor Tomasz Pieczko z Zerowa powinien być z nami, także jeśli mamy nadzieję, że wszystko idzie zgodnie z planem i że nabożeństwo z komunią rzeczywiście się odbędzie. Pastor Tomasz Pieczko from Zeru is going to visit us and hopefully we're going to have the communion. Ale jedna rzecz na pewno się odbędzie za tydzień, to przyjęcie nowych członków. One thing is definitely going to take place next week. That would be the acceptance of the new members into the church. Więc to są piękne rzeczy, o które też i nowych członków polecamy, polecam waszej modlitwie. And the new members, you can pray about them. Tak, bo jak się stajecie już członkami tego kościoła, to tak, to będziecie potrzebować dużo modlitwy. Because as you become members of this church, you will need a lot of prayer in your life. Żartuję, zawsze wszyscy potrzebujemy dużo modlitwy. Of course, it's a joke. We all need a prayer in our lives. Dobrze drodzy, za chwilę zaśpiewamy doksologię, która... ofiary. Ofiary, forma gotówkowa, forma elektroniczna, kto co woli. The offerings, you can do them by cash, you can do them electronically. I dla członków właśnie one nie są takie do końca opcjonalne. And for the members, they are not technically very optional. Raczej obowiązkiem. It's more of a duty. Dobrze. Kochani, jest doksologia na końcu waszych programach. You have the doxology at the end of your program. Powstańmy proszę, wysłuchajmy końcowego błogosławieństwa. Let's listen to benediction and sing the doxology after that. Niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze i niech Ci będzie łaskawy. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech da Ci pokój. Lord bless and keep you. Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen.